Żegnać się. Na mnie pora odchodzę, chociaż bardziej odchodzą mnie. Ma piękna Polsko, służyłam ci szczerze, kierował mną obowiązek. No dobra, kierował mną prezes. Żegnajcie więc koledzy i koleżanki. Żegnam się z balkonu, bo Morawiecki wymienił już zamki. Wola prezesa, chociaż dla mnie samej jest gorzka. Szanuję ją, oddaję rząd, to już nie jest moja broszka. Lepszych statystów tu rządzi prezes, nie rady ministrów. Don't cry for me, dobra zmiano. Prawda taka, że będzie tak samo. W tę rekonstrukcję nie miałam wglądu, teraz już wiem. Wyszło szydło z rządu. Na żywo z Warszawy! To jest SNL Polska! To jest SNL Polska! Występują Laura Breszka, Szymon Mysłakowski, Magda Smalara, Sebastian Stankiewicz, Monika Babula, Michał Meyer, Karolina Piechota, Mateusz Grybnik, Michał Zieliński, Helena Gandżalian, Kamil Bruban, gość muzyczny Julia Marcel, prowadzący Michał Piru. Przed wami Michał Piru. Odcinek SNL Polska i ja jestem jego drugim prowadzącym, jak zwykle drugim, całe życie drugim. To się zaczęło już, kiedy byłem dzieckiem i urodziłem się jako drugi syn moich rodziców. Potem
Azja Express, też drugi. W spektaklu Szalone Nożyczki gram młodszego podinspektora, jak to ładnie nazywają, a tak naprawdę chodzi o to, że tego drugiego, mniej istotnego. Coming out również miałem drugi. Wszyscy się śmiali, Michał Wtorek Piruk, bo pierwszy był oczywiście poniedziałek. No dobrze, ale porozmawiajmy o tym, co dotyczy nas wszystkich. W końcu wszyscy boimy się samotności. Wydawałoby się, że istnieje idealne panaceum. Małżeństwo. Ale jak w nim jest, wiemy wszyscy. Na początku cudownie, a potem... A najgorsze jest to, że w małżeństwie trzeba się wszystkim dzielić. Moja znajoma ostatnio mi opowiedziała historię. Mój mąż się podniecił, kiedy zauważył, że dotykam się pod kołdrą. A ona biedna chciała po prostu bezszelestnie otworzyć cukierka i zjeść go sama. Może faktycznie małżeństwo nie jest idealne, ale takie związki partnerskie. Marzą o nich miliony ze względów prostych. Chcą się czuć bezpiecznie. Ale o czym my mówimy? Skoro żyjemy w kraju, w którym nadal oburza nas fakt, kiedy widzimy parę homoseksualną trzymającą się za rękę. Co w tym dziwnego? Przecież każdy, kto kiedyś był w takim centrum handlowym, chociaż raz ze swoją ukochaną osobą, nieważne czy w związku homo czy hetero, wie doskonale, co się zdarzy, jeżeli puścimy rękę tej osoby. Ona wbiegnie do wszystkich sklepów, wyda wszystkie nasze oszczędności. Tu nie chodzi o romantyzm, tu chodzi o zwykłą ekonomię. Zresztą, co tak naprawdę jest tak strasznego w tych związkach gejowskich? Co powoduje, że jesteśmy tak uprzedzeni? Przecież znamy te obrazki. Zobaczmy. Całkiem spoko. Albo coś z naszego podwórka. Wiadomo. No właśnie. Moi drodzy, tak jak w normalnych związkach, jedne są z miłości, a inne po prostu z rozsądku. Nic dziwnego. Wiemy, że nie jest łatwo wyjść z szafy. Wiemy, że jest bardzo trudno być sobą. Ale uwierzcie mi, nie ma nic piękniejszego na świecie, jak obudzić się rano, wejść do łazienki i stanąć przed lustrem, mówiąc sobie słowa: jestem dumny z tego, kim jestem. Jestem dumny, bo jestem wolny. Pamiętam ostatnio, jechałem taksówką, prowadziła go przeurocza pani taksówkarz. Wyciągam telefon, odpalam Grindra. Taka wersja gejowska Tindera. Dostaję wiadomość, dźwięk, a ona... Znam ten dźwięk. Znam, bardzo dobrze. Mój mąż też codziennie gra w to. No cóż. Bądźmy sobą, po prostu. Tak jak powiedziałem na początku, jestem tutaj jako drugi prowadzący. I co w tym złego? Drugi nie znaczy gorszy. Elżbieta II też jest druga. A jak długo rządzi? Jan Paweł też drugi. A ja widziałem, co się działo w zeszłym odcinku i wiem, czego nie zrobił pierwszy prowadzący. I również wiem, moi kochani, co mówicie na mój temat. Michał Piruk, najsłynniejszy tancerz, którego nikt nie widział, jak tańczy. No to zmieńmy to. Po to tu jesteśmy. Po raz pierwszy z całym zespołem na scenie SNL Polska wielki taneczny utwór Muzyka. Ale będzie Julia Marceli, będą świetne skecze. Bawcie się z nami, zostańcie do końca, ja lecę.
Frank znowu poszedł w górę. No tak. Całe szczęście, że jesteśmy batonami i ludzkie problemy nas nie dotyczą. Nie do końca, moja słodka. Kondycja finansowa ludzi wpływa na to, jak dużo jedzą słodyczy. Dentyści strasznie teraz koszą. Może i tak? Cukru? Troszeczkę. Nowe opakowanie? Ach, tak, cudownie, że zauważyłeś. I schudłaś chyba troszkę. A, tak, tak, troszeczkę schudłam. Jest mnie mniej, ale w tej samej cenie. Marketing, downsizing. Tylko chyba masz łupież. O, jaki łupież. To są wiórki kokosowe. Ta-ta, ta-ta, ta-ta-ta. Tata, ja już wiem, kim chcę, jak będę dorosły. Kim? Myśli, że zostanie śpiewakiem. Nie wierzę, że batory nie śpiewają. A Bruno Mars? Możesz zostać, kim chcesz, synku. Pamiętaj, że jesteś wyjątkowy. No, wyjątkowo podobny do niego. No, chciałbyś. Ja jestem spoko, a ty jesteś jakiś lewy. A ty? Mądralu, kim chcesz zostać? Ja? Będę grał w reklamach. No, no to bądź miły dla brata. Bez niego nigdzie nie zagrasz, ani nie zajdziesz. Jak w polityce. Lewica bez prawicy nie istnieje. I odwrotnie. W polityce? A takie tam ludzkie głupoty. W sensie? W sensie, jakby wam to wytłumaczyć. Okej. Okay. Wy jesteście brązowi, ale są też białe Twixy, tak? No tak. I przeszkadza wam to? No nie. No właśnie. A politykom przeszkadza. Wszystko ma być zjedzone. No, ja nie lubię 500. To zostaw, ale E422 masz zjeść. Mama, a jak wy się z tatą poznaliście, bo musimy napisać w szkole wypracowanie? Wpadliśmy na siebie w sklepie. Tatę ktoś omyłkowo wrzucił do mojego pudełka i od razu zaczął się do mnie kleić. Klimatyzacja w sklepie wysiadła. Topiłem się. Prawda jest taka, że mama wyszła za mnie, bo jestem nadziany. Przestań głupoty dzieciom opowiadać. Tata poleciał na moje kokosy. Tata, a Grzesiek w szkole powiedział, że są możliwe małżeństwa jednopłciowe. To prawda? U nas w kraju nie. Ale ogólnie to prawda. Mi na przykład podobają się wiórki waszej mamy i jej mleczna cera. Ale pamiętajcie. Pamiętacie wujka Snickersa? On na przykład lubił bawić się orzeszkami innych Snickersów. Jej! Nie ma w tym nic złego. Tata, a co ty masz taką marsową minę? Ach, jakoś dziś wyjątkowo nie chce mi się iść do pracy. Wiecie przecież, że tata pracuje w automacie. To ciężkie zajęcie. Nigdy nie wiadomo, kiedy go wybiorą. No dobra. Komu w drogę, temu czas. Gdyby dziś przyszła moja kolej, mielibyśmy się już nie zobaczyć, to pamiętajcie, że was kochałem. Ale raczej wrócę. Jest jeszcze 6 marców przede mną i ogólnie A3 jest ostatnie rzadko wybierane. O, chwała Bogu za te zdrowe batony fit. Bez nich dzięki nim żyjesz. Pomóż, kochana. Tak, to jest zaleta pracy w automacie. Postawionym na siłowni. Ponad 200 kalorii nie tak łatwo zrzucić. Tata, a co się dzieje z nami, jak nas ludzie zjedzą? O, tego nie wie nikt. Jedni mówią, że idziemy do nieba, gdzie nie ma terminu przydatności i nikt nas nie podgryza. Jest też teoria reinkarnacji. Czyli? Czyli jak będziesz niegrzeczny, to w kolejnym wcieleniu będziesz miętową czekoladką na poduszce w hotelu, którą każdy wyrzuca. Tata, bo Pawełek w szkole to mówił, że po zjedzeniu zmieniamy się w kupę. W co? W kupę śmierdzącą. Głupoty gada. Wyobrażacie sobie taki śmierdzący brązowy baton? Nie, bez sensu. To nie ma sensu. I powiedział, że twoje imię od tyłu to sram. To akurat prawda. No nic. Jak to mówimy w automacie, ja spadam. Ale może wieczorem wrócę z Kinder niespodzianką. Hurra! Ciocia będzie!
za chwilę Julia Marcel. Niech moc będzie z tobą. Panie Pawle, twarz. Musimy widzieć twarz. Emocje. Ale po co przecież wszyscy znają moją twarz? Wystarczy, że napiszesz Małaszyński, to kurwa wszyscy będą wiedzieli, o kogo chodzi, no. Marta Niedowicka, zdjęcie czwarte. Na wspólnej znajdziemy to miejsce, gdzie miłość, wiara i życie. Igor Ignacy, ujęcie czwarte. Artur, pozwól mi na ciebie spojrzeć swoimi własnymi oczami. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jest dobre? Jest. Dziękuję. Jakub Gierszą, ujęcie drugie. Marta Wierzbicka, Michał Piruch, ujęcie 40. Kochasz go? Stop! Źle? Klas. Igor Kwiatkowski, ujęcie 55. To ja właściwie mogę każdego zagrać. Joanna Jędrzejczyk, ujęcie 45. Pomóż mi, Obi-Wan! Kenobi! A, że remake. W Polsce? Super. Marcin Dorociński, ujęcie trzecie. Hej, wariatko, nic się nie stało, to tylko miecz. Piotr Szymczewski, ujęcie pierwsze. Luke! Jestem twoim ojcem! Miałeś jeszcze trądzik na masce! Jak pan Kleks był już Bruce'em Lee kosmosu! Mam tego więcej, nie? Wojciech Sejras, ujęcie 45. Teraz, młody, skywalkę, że umrzesz. Tam pomyliłem się pod koniec. Nie, ja bym tu jakby... Mogę jeszcze raz? To będzie tajemniczo, że na przykład możemy... Szyc gra w półcieniach, więc... Kto gra? Szyc w półcieniach gra. Kto? Szyc. Wymogiem by było, że tańczy jako Luke Skywalker, a nie jako jakaś kurde małpa w ogóle. Tak, znaczy moja agentka tak mówi, że ja chcę, tak. To dobrze, że nie trzeba wyruchać małpy na początku, żeby spróbować Hana Solo. Tylko pierwszy był ci drąta. Ja dla filmu zrobię wszystko. Macie mój numer? Zadzwonicie, jak coś. To jest SNL na żywo, a przed wami nasz gość muzyczny, Julia Marcel! Jakbym chciała latać, to zrobię sobie balony. Montowane pod skórą zostanę. Się tak dobrze, że nad ziemią się uniosę. Będę na wszystkich patrzeć z góry. Polecę jak latawiec. La 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 la. Błahawi za latawce wiatr, tę muzykę i świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit i celulopi. Błahawi za latawce wiatr, szyby niebieskie od telewizorów, celulit i celulopi. Kiedy byłam małą dziewczynką, modliłam się o urodę. Dzisiaj jestem już pewna, wolę być ładna niż mądra. Na co komu ta mądrość? Tylko się człowiek stresuje. Głupotę ci każdy wybaczy, brzydoty nie daruje. W telewizorach przemoc, handlowych przemoc, z okładek kobiecych pism przemoc. Uśmiecha się w bikini i mówi, życie zapis trzymaj, niech się za bardzo nie ślini. Muchawce, latawce wiatr, pode mną zwykły świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit.
szyby niebieskie od telewizorów, celulit i celuloid. Słyszę, piękna dziewczyno, jeśli boisz się przemocy, jeśli nie możesz zasnąć, nie czytaj Biblii na noc, to dopiero Tarantino. Nie czytaj, piękna dziewczyno, za ładna jesteś na to. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit i celuloid. W muchawce, lepawce wiatr, potem muzyki i świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit i te balety w Bangalore, wszystko fajnie, nie? A tu nagle jakiś fajfus do mnie podbija, że skąd ja jestem. Ja mówię, chuj ci do tego, wiesz, bo nie lubię takich sytuacji. Przepraszam najmocniej, cześć. Siema, słuchajcie. O kurwa! Biały! Tak, biały, dobry wieczór, cześć. Słuchajcie, jest taka sprawa, bo ja biorę udział w takim telewizyjnym show, nie? I zgubiłem ekipę filmową. Ej, wawiat, ale skąd ty jesteś? Ja z Polski. To taki kraj między Niemcami a Anglią. O kurwa, Polak, tego to jeszcze nam się to nie było, nie? No, tak to trochę daleko jestem od domu, ale wiecie, jakbyście tak mogli mi szybko powiedzieć, tylko gdzie ja znajdę skrzyżowanie Gandhiego i Tagore, nie? Ej, ty, ale ja o tej Polsce to chyba coś słyszałem. No. Stamtąd podobno wszyscy do Anglii spierdalają. Tak. Prosty wikan. Ja mam kuzyna w UK, to on mi mówił, jak to tam wygląda na polskich dzielnicach. Piątek, sobota, to nawet policja się boi wejść. No, tak, to u nas. Ty się nie śmiej, ty. Bo u nich jest, wiesz, po prostu taka kultura, żeby się najebać i bić po ryjach, nie? Bo u nich w kraju dużo wojen było. No. Ty, to jak oni tacy są niechciani i nielubiani, może te was do nas zaczną przyjeżdżać? Nie, no ty, no Mati, to on mówił przecież, że z jakiejś telewizji jest, nie? No to co, sam by przyjechał? Dobra, Ganża, dziewczyno, to się tak zawsze, wiesz, zaczyna, jeden no. Przyjedzie, że niby z telewizji, a potem zaraz ściągnie brata, ciotkę, matkę. No. Ta. A potem dla Hindusa nie ma mieszkania, nie? Nie ma pracy? Zasiłku 1 000 000 rubli i weź tu rodzinę utrzymaj, ty! No, człowiek jest mniejszością we własnym kraju, po prostu. Naprawdę zapewniam was, że ja jestem tutaj tylko przejazdem, a tak naprawdę to nie mam ani dzieci, nie chcę mieć dzieci. Nawet gdybym miał, to i tak bym ich tutaj nie przywiózł, spoko w ogóle. A co, kurwa? Nie podoba się u nas? Bardzo mi się podoba, Indie są piękne, ale no, wiecie, nie aż na tyle, żeby od razu imigrować. Nie, Mati, ty! Mi się teraz przypomniało, nie? Że jak gdzieś słyszałam, że tam w tej Polsce to normalnie krowy zabijają i jedzą, nie? Dzikusy jebane. Pierdolisz! Ty, krowy! Blady, tu są Indie. Cywilizowany kraj. Spróbujmy jakąś krowę polizać chociaż. Nie. Ja przysięgam, nie liżę żadnej krowy. Ja, mało tego, ja nie jem krowy, ja kocham krowy. Ja w ogóle kocham krowy, jestem weganinem, ja w ogóle walczę o prawa zwierząt. Każdy tak pierdoli, a potem krowy znikają. Tak sobie pomyślałem, że jakbyśmy tak zapomnieli, że ja w ogóle tutaj byłem, ja bym sobie tak zniknął. Zaraz, nie tak szybko, powoli. Mów, za kim jesteś. W jakim sensie? No w sensie w krykieta. Za naszymi, no. Ty, nie pierdol, konkretnie mów. No, za kim jesteś? Za Barodo Wadodara czy za Punjab Kings? Za Baroda... Ta? A my jesteśmy za Punjab Kings. No, przecież mówisz, że za Baroda to nie chuja, ja nie jestem. Baroda Wadodara! To twoja stara! No, dokładnie, jest, siema, no. To ja lecę, dobra? Lecę! Thank you.
To jest Weekend Update. Zapraszają Kamil Próban i Laura Breszka. Dobry wieczór, Laura Breszka. I Kamil Próban, to jest Weekend Update. Miała zostać Szydło, albo miał ją zastąpić Kaczyński, albo jednak Morawiecki. Miło, że PiS, likwidując niezawisłe sądy, jednak zapewnił nam na chwilę jakiś trójpodział władzy. Zanim Beata Szydło złożyła rezygnację z funkcji premiera, odrzucono wniosek o wotum nieufności wobec jej rządu. Tuż po głosowaniu Jarosław Kaczyński podszedł do niej z kwiatami. Jak się okazało, były to chryzantemy. Beata Szydło to najbardziej poturbowany premier polskiego rządu od czasu wypadku śmigłowca z Leszkiem Millerem na pokładzie. Na premiera desygnowany został Mateusz Morawiecki. Gratulujemy. Gratulujemy też Jarosławowi Kaczyńskiemu, który za drugiego premiera otrzyma oczywiście 500+. W wywiadzie dla telewizji Trwam Morawiecki stwierdził, że marzy o rechrystianizacji Europy. Według Beaty Szydło to mocne słowa jak na Judasza. O Morawieckim mówi się, że jest ulubieńcem Jarosława Kaczyńskiego, czyli musi być z niego naprawdę niezły kocur. Sejm przyjął ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja. Poseł PO Sławomir Nitras cytował nawet teksty rapera Łony. Kiedy wszyscy wokół ciebie równiuteńko idą, przyjacielu, ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. Poseł Piotrowicz szybko odpowiedział mu cytatem z WWO. Chuj na to kładę, bo i tak damy radę. Antoni Macierewicz w dziwnym podrygu na sali sejmowej. Takie nagranie wrzucił do sieci poseł Cezary Tomczyk. Prawdopodobnie minister obrony narodowej testował nowe pociski typu ecstasy. Hanna Gronkiewicz-Waltz po raz kolejny nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji. Zainteresowana powiedziała, że miała wiele powodów, żeby nie przyjść. Dokładnie kilka milionów. Nowoczesna jednak poprze kandydata PO na prezydenta Warszawy. Katarzyna Lubnauer chce też dogadać się w innych miastach, bo opozycja powinna połączyć swoje bezsilności. Zderzenie dwóch limuzyn prezydenckich i radiowozów. W kolumnie nie było prezydenta. Do kolizji doszło w miejscowości Półtusk. Prokuratura twierdzi, że jest to oczywiście wina Półtuska. W Pałacu Prezydenckim stanęła choinka. Piękna, duża, oryginalnie ozdobiona. Wprawdzie pierwotnie bombki miały być niebieskie, a czubek złoty. Ale PiS w nocnym głosowaniu odrzucił wszystkie poprawki prezydenta. O poranku jako jedna z pierwszych zobaczyła ją premier Beata Szydło. Pod choinką znalazła pięknie zapakowane rzeczy ze swojego biurka. Natomiast prezydent nie ukrywa, że bardzo chciałby znaleźć tam jakiś tradycyjny prezent. Sweter, kapcie, głowę Antoniego Macierewicza. Minister Szyszko zaliczył wpadkę podczas konferencji, mówiąc przed chrzestem zamiast przed chrztem. Ministrowi zrobiło się głupio i obiecał poprawę. Drzewa na słownik już się rąbią. PZPN ogłosił konkurs na hasło, które zostanie umieszczone na autokarach polskiej reprezentacji podczas mundialu w Rosji. Oto najpopularniejsze propozycje. Oddajcie wrak. Tu tankuje Peszko i dwuznaczne, nie blokuj lewego, frajerze.
Rosja, wielki triumfator igrzysk w Soczi, została wykluczona z igrzysk w Pjongczangu za dopingowe oszustwa. Przekręty wyszły na jaw, gdy Rosjanin pobił rekord skoczni, skacząc w bobsleju. Naszym gościem, który skomentuje tę sprawę, jest zdyskwalifikowany rosyjski sportowiec. Witamy. Zdrastwuj pie, mały człowieku. Jak pan skomentuje wyrzucenie Rosji z igrzysk w Pjongczangu za dopingowe oszustwa? Moment. Dostałem specjalną depeszę z Kremla. Od szefa. Dyskwalifikacja to skandal. Oszustwo i spisek USA. Tylko powiedz to swoimi słowami. Czyli pan nigdy nie brał niedozwolonych sterydów? W życiu. Ja brałem tylko te dozwolone. Przez trenera. Mnie niepotrzebny doping. Ja chłop Syberii jestem. Zdrowe powietrze. Szkoła oddalona o 40 kilometrów. Konia mieliśmy. I ja tego konia do szkoły nosiłem. No taki śnieg był, że mu kopyta się zapadały. Rozumiem, ale... Cóż, nie brał pan nigdy podejrzanych zastrzyków? Nie! Aha. Jedynie jak każdy człowiek, na śniadanie mi jajecznicę wstrzykiwali, na obiad ziemniaki mi wstrzykiwali, a na kolację budyń. Tak mówili, to co będę pytał? Ale... Substancja... Nie mogę nawet tego rozczytać. Tetrahedrogestridon. Strzelałem. Chciałem jeszcze raz podkreślić, że dyskwalifikacja to skandal, oszustwo i spisek USA. Tylko powiedz to swoimi słowami! No. No tak, ale mamy tutaj pana zdjęcie z zeszłego tygodnia. Bo włosy zgoliłem. Naszym gościem był dziś zdyskwalifikowany rosyjski sportowiec. Dziękujemy. Do finału. Cezary P., czyli słynny już dealer gwiazd, zaczyna sypać. Super Express donosi, że Piotr Gąsowski i Anna Głogowska mieli zamawiać u niego kokainę. Po okazaniu zdjęcia Gąsowskiego, dealer powiedział, że jego twarz brzmi znajomo. Iron Majdan. Tak nazywa się nowy reality show, w którym Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek będą stawiać czoła ekstremalnym wyzwaniom. Para ma jeździć po różnych zakątkach świata i usiłować się przedstawić. Sieć hipermarketów wie, jako pierwsza w Polsce zrezygnowała z handlu żywymi karpiami, tłumacząc, że cierpienie zwierząt jest zbędne. Po zbędne cierpienie zwierząt natychmiast zgłosili się polscy myśliwi. Dwójka znowu stawia na disco polo. Podczas imprezy sylwestrowej stacji wystąpią między innymi Bayerful, Zenek Martyniuk, a także Norbi. Artyści wraz ze zgromadzoną widownią będą świętować wejście w 1997 rok. Rzeszów. Mężczyzna jeździł po rondzie i nie mógł z niego zjechać. Okazało się, że jest pod wpływem marihuany. Kierowcy udało się zatrzymać policji dopiero za pomocą kebaba. W Nowym Brunszwiku w Kanadzie wyłowiono homara z logotypem Pepsi na szczypcach. Ekolodzy są wściekli, bo to dowód na zanieczyszczenie oceanów. Homar jest wściekły, bo zamawiał kolę. Sensacyjne odkrycie w pośladkach rzeźby Jezusa. Hiszpańscy konserwatorzy znaleźli tam dwa ręcznie zapisane zwoje papieru. Naukowcy dotarli do odkrycia po pośladach. To był Weekend Update. Laura Brzeszka. I Kamil Gruban. Dziękujemy. Dziękujemy. Jezu, Kinia. Po prostu pyszny ten hummus. Sama robiłaś? Czy kupny? Daj spokój, kupny. Żydowski czy arabski? Polski. Prosto z najżyźniejszych prapolskich ziem pod Bytomiem.
z najwyższej jakości polskich składników. Polska cebula. Polska ciecierzyca. Polska cebula. Polska pasta tahini. Polska cebula. Od polskiego rolnika, a nie elementu obcego kulturowo. Bo się rozchodzi o to, żeby nie dawać pieniędzy za te cebule, a im nie dawać. Nie pierdol, Romek. Zobaczymy, jak panowie z telewizji wyjadą, jak będziesz gadał. No, ciekawe, od kogo będziesz kupował ta cebula. Z bijącego serca Polski, polska cebula. Polski hummus. Prosto na polski stół. Materiał promocyjny sfinansowany ze środków Ministerstwa Polskiego Rolnictwa Narodowego. Przed nami kolejny występ naszego gościa muzycznego, Julii Marcel. People called, say beware, doll, you're bountiful. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rolling stone. Princes on a steeple and all the pretty people, they are drinking, thinking, gotta make. Exchanging on precious gifts, but you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. Invisible now, you got no secret to conceal. How does it feel? How does it feel to be on your own? Like a complete unknown. Like a complete unknown. Like a rolling stone.
wezwana w sprawie Michała. Tak. Coś za często się tu spotykamy. No jakoś mnie to nie dziwi, to jest gabinet dyrektora, pani jest dyrektorką. Gdyby zadzwonił po mnie niedźwiedź, to nie wiem, pojechałabym do lasu. Proszę pani, to nie jest pora na żarty. Chodzi o pani syna. Jakoś to wydedukowałam. I tym razem nie zadziała na mnie argument, że jest adoptowany. W tej szkole inne dzieci świetnie sobie radzą. Nawet w siódmej klasie. Ale ja, pani dyrektor, ja nie zamierzałam wyciągać adopcji, naprawdę. Dobrze, co się dzieje z Michałem, co zmalował? Michał wymknął nam się spod kontroli. Boże, co to było? Dzwonek na lekcję. Michał użył przemocy. To znaczy? Ukuł chłopca. Wróć, co zrobił? Michał ukuł chłopca. Michał ukuł chłopca. Tak, Michał ukuł chłopca. Jaką część tego zdania mam jeszcze raz powtórzyć? Dzień dobry. O, Michale, proszę usiąść, porozmawiamy. Cześć, Michał. Odpuść, mamo. No? Michałku. Chcesz się pochwalić swojej mamie, co zrobiłeś? Michasiu, no pani pyta, czy może chciałbyś nam coś opowiedzieć? Michaś, twoja mama tu jest. Halo, budzimy się. Kupiłem mantka. Przepraszam, co zrobiłaś? Urządliłem antka. Tego z twojej klasy? Tego. Urządliłeś go, bo? Bo mnie zbulwersował. Bo cię zbulwersował? Jak się chcesz ze mnie ponabijać, to w ogóle nie musiałaś przyjeżdżać. A tak sobie naprawdę z tym doskonale radził. No, ktoś tu jest chyba troszeczkę uczulony. Tak, Antek jest uczulony. Trafił do szpitala z silną reakcją alergiczną. A, nie o to mi chodziło. Dobrze, chwileczkę, przepraszam. Co on zrobił, że ty go urządliłeś? Bo się włozi głupia pała jedna i sprawdza, gdzie jest granica. No to zaznaczyłem, gdzie ona się znajduje, no. Michał, język, nie jesteś w domu. Wygląda jak Człowiek Słoń z filmu Człowiek Słoń. A ty możesz zaraz wyglądać jak człowiek. Błagam, niech mnie ktoś zatrudni jak aktor z filmu. Nie kończyłem jeszcze szkoły. Pani dyrektor, spokojnie. Spokojnie. Czekaj, Michaś. Uderzyłeś go, no co? Ale dlaczego urządliłeś go? No nie wiem, szarpnął cię, wyrwał ci tornister, tak? Wyrwał tornister? Czy ty, kobieto, w ogóle zarejestrowałaś moment, kiedy przestałem się jarać kolorami w telewizorze? Nie jestem dzieckiem, sam się ubieram, chodzę na imprezy, wagaruję, śnię o zapylaniu. Lepiej przetraw to teraz, bo potem już będzie za późno. No ale czemu go urządliłeś? No przecież musiałeś mieć jakiś powód. Ha, powód! Przemoc to przemoc! Nie no, powiedz. Nic. Michał? No nic. Michał, zachowuj się jak dorosły, jak mówisz, że tak jesteś. Antek się śmiał. Śmiał się z pasków. Śmiał się z moich pasków, po prostu. Zadowolona? No masz. No i co z tego? No i mam je. Mam te paski, jestem dziwolągiem. Nie no, proszę cię, Michaś, no nic podobnego. Mamo, przestań, tylko nie ty. Chociaż ty mi już nie wciskaj tego kitu. Ale Michał, ty nie jesteś dziwadłem. No pewnie, nie. Tylko wielką pszczołą. Ogromną pszczołą. Ale ty jesteś moim chłopcem, no. Oki, mami. Wszyscy słyszeli już. No ale naprawdę nie jesteś dziwadłem. Okej. Okay. Michał, nie jesteś dziwadłem. Patrz mi na usta, nie jesteś dziwadłem. Nie jesteś. No nie jesteś, no już. No kochany, no. Okej, okay, już. No. Urządliłeś Antka, bo się śmiał z pasków, tak? Tak. No i to rozumiem, no. Przepraszam, czy ja się przesłyszałam? Mój syn stanął w obronie tego, kim jest. Szanuję to, rozumie pani dyrektor, i dlatego, Michał, idziemy stąd. Ale myśmy się chyba nie zrozumiały. Ale Michał, wychodzimy. Proszę pani, przez pani syna dziecko trafiło do szpitala, uczeń jest w szpitalu. Antek był doskonale symetrycznym chłopcem, a przez pani syna wygląda jak stękająca huba. No i bardzo dobrze. Może to go nauczy dobrego, odpowiedniego podejścia do inności.
Rozumie pani? Niech się dobrze na siebie napatrzy ta chuba. Pani syn jest zagrożeniem dla uczniów tej szkoły. Michał jest niebezpieczny. Mój syn ma paski i to czyni mnie jego matką. Moje kuleczki. To nie miało najmniejszego sensu to, co pani powiedziała. Przepraszam. Boże, i kto tu jest dziwolągiem, misiu? Jesteś zła? No co ty? Przestań. Na kogo? No, na mnie. Michał, no jesteś normalnym chłopcem i nie daj sobie niczego innego wmówić. No, stanąłeś w obronie samego siebie. Jestem z ciebie bardzo dumna, Michaś. Kocham cię, mamo. Skarbeczku, no. Tylko po co go żądliłeś? No nie warto tych wszystkich jadów, wiesz, na byle kogo tak rozdawać, wiesz, bo wiesz, co ci grozi. Wiem. Jak stracimy jad, to wszyscy umrzemy, a wiemy, co się stanie, jak wszystkie pszczoły umrą. No właśnie, mądry chłopak, to co? Lecimy. A mogę prowadzić? Co? No samochód. Michał, ty jesteś pszczołą. No. Mój syn! Moja pszczoła! Proszę zrozumieć. Tego wieczoru miałem opracować plan gospodarczy dla Polski Partii Nowoczesna. Kasia Lubnauer mnie prosiła. Problem polega na tym, że to trudniejsze niż myślałem. Liczyłem, że dostanę plan i tylko będę musiał go pokolorować, nie wychodząc na linię. Zacząłem myśleć, co zrobiłby Balcerowicz. Znałem odpowiedź na to pytanie, ale było za zimno, żeby iść na dwór i bić ubogich ludzi z liścia po twarzy, prawda? Potem pomyślałem, przepiszę z Wikipedii. Może Kasia się nie jorgnie. Trzeba nazywać imię po rzeczach. Odpaliłem internet i... przepadłem. Ludzie nie kłamią, kiedy mówią, że internet to studnia bez DNA. Program TVP. Program Polsatu. Przez chwilę miałem nadzieję, że może będzie też program Nowoczesny. Wtedy byłoby z głowy. Mogę powiedzieć tak. Wiedziałem, że internet jest ogromny, ale aż 999 stron? Tego się nie spodziewałem. 9, 9, 9. Szatańska liczba. Wieczór, pani. Dobry, dobry. Zaraz zobaczymy, czy taki dobry. Przepraszam, coś się stało? Ty sobie zdajesz... zdajesz sobie sprawę, która jest godzina? No tak. 3 nad ranem. Z kim ty tak do późna siedziałeś? W innych hotelach też pozwalają tak do późna siedzieć? No w zasadzie tak. Z kim ty się szlajałeś? No, miałem konferencję, przedłużyła się trochę i ja... Ale nie, przede wszystkim buty zdejmij, tak? Kapcie załóż! Nie, ty mnie po prostu do grobu wpędzisz. To ja tutaj... ja tutaj siedzę, denerwuję się, czekam, a ty nawet nie zadzwonisz, żeby powiedzieć, że wrócisz później. Ja już takie myśli miałam, że Boże Święty, Boże, ty nikogo i niczego nie szanujesz w tym hotelu. Traktujesz ten hotel jak hotel. Przepraszam, ale nie wiedziałem, że to będzie jakiś problem, no. Nie, no tak, bo dla ciebie to nigdy nie jest żaden problem. Dla ciebie to ja mogłabym tutaj po prostu umrzeć i jeszcze byś mi napluł na grób. Nie, no, no już bez przesady, no. Wziąłem ten hotel, bo było powiedziane, że jest jak w domu, ale... no nie tego się spodziewałem, naprawdę. Jasne, pewnie. Moja wina, tak. Ja sobie to wszystko wymyśliłam, tak? Odbiło mi. Czekaj, jak tylko dyrektor tu zaraz zejdzie, to dopiero będzie, oj będzie. To ci się odechce tak późno wracać do hotelu.
Ty wiesz, która jest godzina? Słuchajcie, Boże kochany, ja chcę już iść po prostu do pokoju. Nigdzie nie pójdziesz, dopóki nie przeprosisz pani recepcjonistki. Wiesz, ile się z panią recepcjonistką strachu przez ciebie najedliśmy? Czy traktujesz ten hotel jak hotel? Tak, tak, to już słyszałem. Ty nie pyskuj tutaj, bo jak pasa zdejmę, dupsko spiorę, to mnie popamiętasz. Jezus. Słuchajcie, ja mam 30 lat. No i właśnie, właśnie dlatego dostałeś większy pokój, bo jesteś starszy. A ty się nam tak odwdzięczasz. Ja już nie wiem, jak ja mam z nim rozmawiać. Bo się z nim pieścisz, Maryla. To i grałeś się. Dobra, ty są stary jakieś jaja, ja idę spać. Stary, ile ty masz lat? Wiesz, ile ja mam lat? Jestem starszy od ciebie, wiesz? Nie pyskaj! Ale nie, no spokojnie, Marek, no uspokój się, no przecież... Młody jest, przestań! Nie usprawiedliwiaj, Maryla, bo się gówniarz nigdy szacunku nie nauczy! Ty wiesz, my z panią recepcjonistką żyły sobie, wypruwamy, żebyś miał tutaj jako takie warunki, a ty się tam tak odwdzięczasz. Przepraszam, usłyszeliśmy hałasy, wszystko w porządku? Pani sobie wyobraża, że jest trzecia nad ranem, a on dopiero wrócił do hotelu! Boże święty, dziecko, przecież coś ci się mogło stać. Tyle się teraz słyszy o napadach, rozbojach, takie czasy nastały, że człowiek już nigdzie nie jest bezpieczny. Nie, powinni państwo na niego bardziej uważać, bo to następnym razem może dojść, ja nie wiem, do jakiegoś nieszczęścia. Także już się chyba lepiej może wychować swojego klienta, co? O, proszę pana, ja w swoim życiu w niejednym miejscu pracowałam i niejednego klienta obsłużyłam. I nigdy, ale to nigdy mi się taka sytuacja nie przytrafiła. Młody człowieku, też nawet nie chodzi o to, że ty wróciłeś późno, ale ty traktujesz ten... Hotel jak hotel! Jak ale... hotel? Dobra, pani nie będzie przy mnie mojego klienta. Jest cisza, proszę, 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 dobrze wiem! Wiem! Wróciłem późno, wiem, że to jest hotel, a nie hotel. Wiem! Ja wiem! To jest hotel. Zapłaciłem za niego, bo miałem konferencję. Wszystko poszło w miarę. Nie wyszła mi prezentacja, szef mnie zwolnił, jestem teraz bez pracy. Bez perspektyw. Jestem skończony. No ale kochanie, no czemu ty tego nam od razu nie powiedziałeś, no? Boże, no już w ogóle ze sobą nie rozmawiamy. Przepraszam. Nie, no ale przepraszam. Tak się niczego nie nauczy, no to całe bezstresowe wychowanie. To jest nie do pomyślenia. Kochanie, skarbie, zamknij się, dobrze? Chodźmy. To ja przepraszam, naprawdę przepraszam. No już, dobrze, skarbeńku, no ale... A kiedy ty sobie te kolczyki zrobiłeś, co? Ja zawsze je miałem chyba, nie? Dobrze. Marsz do pokoju na górę, umyj zęby, dobrze? A jutro rano skosisz trawnik z panem dyrektorem. No, jednak jakaś kara musi być. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A co to się tak późno wraca do hotelu? Marsz! Do twojego pokoju! Jutro sobie porozmawiamy o tym wszystkim! Ja z nim porozmawiam. Chodź tu, gnoju! Kochajcie się!